Policyjne plomby i barierki zabezpieczające. Nie zdążyły jeszcze ucichnąć komentarze po ostatnim pożarze chemikaliów, do którego doszło kilka dni temu w Sosnowcu, a mieszkańcy wskazują kolejne miejsca, gdzie potencjalnie składowane mogą być substancje niebezpieczne dla życia i zdrowia. Mowa o naczepach z tajemniczym ładunkiem zlokalizowanych przy ulicach Baczyńskiego i Nowopogońskiej w Sosnowcu. Sprawą zajmuje się Sosnowiecka Prokuratura. W pierwszej kolejności będziemy podejmować kroki związane z ustaleniem, do kogo, do jakich podmiotów czy osób należały te naczepy. Będziemy, że tak powiem, podejmować działania, które pozwolą nam, miejmy, że tak powiem, taką nadzieję, że będziemy podejmować czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, kto te pojazdy, tymi pojazdami przyjechał do Sosnowca. Nadzieja jest tu niezbędna, bo do usunięcia naczep z odpadami jeszcze długa droga. Urząd Miasta zaalarmowali mieszkańcy, którzy podczas ciepłych dni czuli nieprzyjemny zapach. Słyszałam od ludzi z bloku, że coś takiego z chemikaliami to jest podrzucone. Są i tacy, których widok opuszczonych naczep w takim miejscu nie dziwi. Tu jest taka bardzo zaniedbana ta dzielnica, więc nie wiem, czy ktoś nią tu interesuje, może dlatego. Zresztą widać po zaśmieceniu. Mowa o ulicy Nowopogońskiej, którą od centrum dzieli 1,5 kilometra. Mieszkańców intuicja nie zawiodła, bo przybyły na miejsce służby po wstępnych oględzinach stwierdziły, że we wszystkich 3 naczepach składowane są substancje, które nie powinny się tutaj znaleźć. Orzeczenie wydała też jednostka chemiczna Straży Pożarnej, wezwana na miejsce przez policję. Oczywistym jest, że Straż Pożarna nie jest w stanie zbadać tej substancji, dokładne badanie substancji, jej składu, a co za tym idzie, skutków, jakie niesie ona ze sobą dla środowiska, ludzi, zwierząt, dopiero jest wiadome po przeprowadzeniu dokładnej ekspertyzy, którą zleca prokuratura. Sytuacja komplikuje się już na poziomie samych przepisów. Inaczej trzeba postępować w przypadku, gdy odpady znajdują się na terenie prywatnej działki, a inaczej, gdy odpady znajdują się w miejscu należącym do gminy. Ważna jest też kwalifikacja, której dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, czyli ten, który ekspertyzę przeprowadza. Jeśli odpady nie zagrażają środowisku albo ludziom, to usuwa je miasto. Jeśli zagrażają, to o dofinansowanie na usunięcie niebezpiecznych chemikaliów wnioskuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Każda sytuacja jest inna. Niestety ze względu na skomplikowany charakter tych spraw to nie jest proste ustalić posiadacza tych odpadów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie jest organem ścigania, to znaczy my nie prowadzimy postępowań, nie jeździmy na kontrolę. Czyli jedyne, na co może liczyć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, to opinia pozostałych zamieszanych w sprawę instytucji. Frustracja urzędników spowodowana kulawym prawem, które na gminę ostatecznie nakładają obowiązek utylizacji odpadów w przypadku nieodnalezienia ich właściciela, osiąga apogeum. Są też tacy, którzy na pewno z takiego obrotu spraw się ucieszą. Moglibyśmy wybudować 10 do 12 boisk pięknych, ogrodzonych, oświetlonych dla naszych mieszkańców, a jeśli będzie taki nakaz, że to gmina będzie musiała za to zapłacić, no to tego po prostu nie wybudujemy i będziemy za to my wszyscy płacić, a najbardziej śmiać się z tego będą ci wszyscy gangsterzy, którzy zdają sobie sprawę z luk w naszym prawie i wiedzą doskonale, że ta odpowiedzialność ostatecznie spoczywa najczęściej na gminie. Sprawą porzuconych przyczep zajmuje się w tej chwili Urząd Miasta, Straż Miejska, Policja, Sanepid, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Prokuratura. Efekt? Przyczepy z niebezpiecznymi substancjami od kilku tygodni dalej stoją tam, gdzie stały.